Gmina w obiektywie to program, w którym przyglądamy się zmianom, jakie zaszły w ostatnich latach w gminie Krosno-Odrzańskie. Kolejny odcinek jest poświęcony środkom unijnym pozyskiwanym przez gminę. Nasza rozmówczyni to Anna Januszkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego. Zapraszamy! KPWK, czy wartość projektu realizowanego przez KPWK, całkowita wartość to jest blisko 60 milionów złotych, więc ponad 30 milionów złotych z tej kwoty pozyskanej to projekt kanalizacyjny. Natomiast nam, mówię tutaj teraz o Urzędzie Miasta, chociaż właściwie wszyscy łącznie z naszymi jednostkami organizacyjnymi stanowimy jedną drużynę, która pracuje na rzecz rozwoju gminy. Natomiast jeżeli chodzi o Urząd Miasta, to nam udało się pozyskać pieniądze zarówno na zadania inwestycyjne, jak i na te, powiedzmy, bardziej miękkie, tak, mówiąc tak fachowym językiem, a mianowicie na zadania z promocji gospodarczej 2 miliony złotych, tak, czy ponad 2 miliony złotych na 500 komputerów, tak, na projekt o roboczej nazwie laptop dla każdego ucznia, ale to jest też szereg mniejszych projektów. To są wyposażenia świetlic wiejskich, to są dofinansowania naszych imprez miejskich, to jest budowa nowych obiektów, to są remonty sal, boisk sportowych, więc tak naprawdę to jest cała gama i zaryzykuję stwierdzenie, że właściwie nie ma grupy odbiorców wśród naszych mieszkańców, którzy nie odczuliby tego, że są realizowane inwestycje ukierunkowane bezpośrednio na nich. Czy są to inwestycje faktycznie w kapitał ludzki, czy są to inwestycje stricte infrastrukturalne, no to jednak korzystają z nich nasi mieszkańcy i to cieszy. Inaczej to wygląda na początku tego okresu programowania, gdy pieniędzy jest cała gama i gdy tak naprawdę można przebierać w konkursach. Bo z formalnego punktu widzenia wniosek o dofinansowanie zawsze składa się w odpowiedzi na konkurs. W momencie, gdy tych konkursów jest dużo z różnych płaszczyzn, to właściwie możemy sobie wybierać, tak? Czy na początku chcemy realizować projekty te społeczne, czy może te gospodarcze, czy te infrastrukturalne. Natomiast w naszym wypadku, czy w sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia w tej kadencji 2010, a właściwie 2011, 2014. Tych konkursów naprawdę było już niewiele, ponieważ ta największa część została wykorzystana na początku i staraliśmy się jak najbardziej dopasować z naszymi pomysłami pod te realia, które były na szczeblu wojewódzkim określane. Jeżeli był ogłaszany konkurs na chociażby tak, na rozwój obszarów wiejskich, no to wówczas wiedzieliśmy, że możemy tutaj iść z projektem związanym z budową świetlicy, remontem czy wyposażeniem. Śledziliśmy też konkursy ogólnopolskie i te na szczeblu ministerialnym i cieszę się, że udało nam się z sukcesami sięgać po te środki, bo ze szczebla właśnie ogólnopolskiego pozyskaliśmy pieniądze na projekt e-inclusion, tak, na laptop dla każdego ucznia, czy na ostatnio realizowany projekt remontu sali sportowej w szkole podstawowej numer 2. Więc tak naprawdę działaliśmy dwutorowo, oczywiście mając na uwadze całą listę problemów, czy tych słabych punktów, które są w naszej gminie, staraliśmy się z tymi oczekiwaniami dopasować do istniejących konkursów. Wierzę, że ta nowa pula 2014-2020, która już wkrótce zostanie rozpoczęta, a w której znajduje się o wiele więcej środków niż w tym rozdaniu, sprawi, że będziemy mogli jeszcze bardziej efektywnie sięgać po te środki. Po tych kilku latach, czy właściwie z perspektywy działania Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego, mogę powiedzieć, że doskonale zdajemy sobie sprawę z zadań, które są jeszcze przed nami i z niecierpliwością prawie, że czekamy już na te nowe konkursy, będzie ich mnóstwo i po prostu zakasamy wtedy rękawy i zajmiemy się pozyskiwaniem środków w dalszej perspektywie. Przede wszystkim trzeba zrealizować te projekty zgodnie z przepisami prawa. Tak? Mieliśmy już niestety w gminie sytuację z lat poprzednich, kiedy trzeba było oddawać część środków, ponieważ nie wiem, no, prawo zamówień publicznych natomiast zostało naruszone. Do tej pory, czy mam nadzieję, czynimy wszystko, aby realizować na tyle prawidłowo te projekty, żeby nie naruszać przepisów prawa i żeby te środki wykorzystać tak naprawdę maksymalnie. To jest konieczność przestrzegania zarówno ustawy o zamówieniach,
zamówieniach publicznych, jak i wewnętrznych regulacji. Nie musimy oddawać tych pieniędzy. Te projekty, czy projekty, w których uczestniczymy, niektóre, a właściwie większość z nich wymagają od nas wkładu własnego. On się kształtuje na różnym poziomie, bo to jest bądź 15%, bądź 10%, bądź tak jak projekt e-inclusion w 100% dofinansowany. Niestety takie niespodzianki zdarzają się bardzo rzadko. Natomiast co jest ważne, nie możemy wykorzystać tych środków na żadne inne zadania niż zaplanowane na etapie wnioskowania, tak? Więc tak naprawdę ten etap wnioskowania jest bardzo istotny, ponieważ określamy sobie wówczas pulę zadań, które uzasadniamy i na nie możemy wydatkować pozyskane środki. Kolejna perspektywa, bynajmniej na papierze, nazywa się 2014-2020. Jeszcze pół roku temu, jak byłam na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, zapewniono nas, że w ostatnim kwartale roku 2014 ruszą pierwsze konkursy. Jestem realistką, uważam, że jeżeli one ruszą do połowy 2015, to będzie duży sukces. Wykorzystujemy tą rezerwę. Obecnie na ocenę czeka kilka naszych wniosków, między innymi wniosek na budowę świetlicy wiejskiej w Starym Raduszcu, wniosek na publikację dotyczącą historii sołectw. Tuż po nowym roku idziemy z kolejnymi wnioskami do Euroregionu na organizację naszych imprez, w tym na dofinansowanie rybobrania, więc na razie staramy się wykorzystywać maksymalnie te już naprawdę resztki, no i z niecierpliwością czekam. Pomysłów mamy sporo, więc jestem przekonana, że uda nam się pozyskać te środki. Wiem, że mieszkańcy czekają na kursy językowe, na kursy komputerowe, na pewno o tym nie zapomnimy i zakładam, że koniec 2015, początek 2016 to będzie ten czas, kiedy faktycznie gmina będzie miała bogatą ofertę dla mieszkańców takich działań, powiedzmy, miękkich, właśnie finansowanych ze środków unijnych. Program Gmina w obiektywie w każdy piątek po serwisie informacyjnym, a także na stronie krosno24.tv.